bardzo potrzebne nam i tutaj i Państwu podejrzewam, i miastu, i kibicom przede wszystkim, chłopakom. No, czekaliśmy na nie naprawdę o 15 kolejek, żeby wygrać mecz. To jest to naprawdę bardzo długi okres i z pewnością w tej chwili nawet może to nie za bardzo dociera do nas wszystkich. Cieszymy się, że to zwycięstwo w końcu nastąpiło. Ja bardzo chcę pochwalić chłopaków za drugą połowę, kiedy pierwszą zagraliśmy naprawdę nie za dobrze. Nie graliśmy piłką, próbowaliśmy tych długich piłek, a skupiliśmy się cały tydzień na graniu piłką i dlatego nie było praktycznie napastników z przodu, tylko byli dwaj pomocnicy i chcieliśmy to wszystko jakoś tak po ziemi ułożyć. No ale się nie udawało, dopiero w drugiej połowie jakoś udało nam się do tego wszystkiego przekonać i myślę, że była to najlepsza druga połowa, w ogóle połowa, jaką tutaj za mojej kadencji. Trener tutaj to wszystko cały tydzień układał, a my staraliśmy się wykonywać polecenia i właśnie trener by chciał, żebyśmy grali. Myślę, że się udało. A co do bramki, to w tych przygotowaniach tygodniowych obiecałem, że jak zagram na tej pozycji, to bramki strzelę. Słowa zatrzymałem. Nam się nie udała sztuka tutaj wygrać. Wiedzieliśmy, że będzie trudno. Na pewno te sytuacje z pierwszej połowy mógł zadecydować o losach tego spotkania. No niestety stały fragment gry i piękna bramka tutaj kolegi. Także gratuluję jeszcze raz.